Dzień dobry. Witam wszystkich na spotkaniu z ekspertką Marią Pawlak. Ja się nazywam Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec. Jestem koordynatorką wydarzenia Noc Bibliotek, Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej. To spotkanie odbywa się zarówno w ramach Nocy Bibliotek, jak i działań CEO, działań edukacyjnych CEO, a od razu wspomnę, że nasza prelegentka, ekspertka od między innymi od wirtualnych archiwów, Maria, jest historyczką, też zaangażowaną w wiele działań edukacyjnych i działań lokalnych, powiązanych z lokalnymi historiami. Dzisiaj będzie mówiła o archiwach cyfrowych, o bibliotekach cyfrowych, czyli o tak naprawdę morzu, nieprzebranym oceanie wiedzy, zasobów wizualnych, merytorycznych, do którego wszyscy mamy dostęp. Będą to źródła przede wszystkim otwarte, które mogą być na wyciągnięcie ręki z każdego miejsca. Wiemy, że biblioteki są wspaniałym źródłem wiedzy, informacji, a przede wszystkim takim źródłem jesteście wy Państwo, bibliotekarki, bibliotekarze, jako ten najcenniejszy zasób, ale właśnie ta umiejętność sięgnięcia do źródeł, które nie są dostępne bezpośrednio na półce w bibliotece, tylko w morzu internetu, no jest niezwykle cenna, prawda? Przychodzą osoby, które potrzebują wsparcia w merytorycznym opracowaniu jakiegoś tematu i tutaj ta wiedza o tym, co jest dostępne, z czego można wygodnie skorzystać, w jakim kontekście, jak samodzielnie tworzyć takie archiwa, dzieląc się z lokalnymi historiami i zasobami, które Państwo jako biblioteki lokalne często macie, no jest bywa bezcenna. Także nie przedłużając, cieszę się, że jesteście Państwo z nami, cieszę się, że jest z nami Maria Pawlak i oddaję naszej prelegentce głos. Dziękuję, Kasiu. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja na co dzień jestem historykiem, który popularyzuje przeszłość z myślą o przyszłości, stąd też wykorzystywanie internetu w różnych działaniach. Swego czasu także koordynowałam projekt historionautów w Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie oparty był on właśnie o zbiory i o zasoby digitalizowane. Natomiast obecnie jestem stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie w ramach projektu zaproponowanego przeze mnie tworzę taką ofertę edukacyjną dla wszystkich, którzy chcą korzystać z tych dobrodziejstw i zasobów różnych instytucji, od bibliotek, muzeów po archiwa w Polsce. Myśląc też o swoim działaniu, uznałam, że wiele osób nie korzysta na co dzień z tego typu źródeł i jest to wręcz smutne, ponieważ instytucje od wielu lat digitalizują zbiory, robią tak je w wyjątkowym dostępie, też nie tyle co dostępie, ale jakości, że aż żal z nich nie skorzystać. No i też wiele z nich można wykorzystywać na różne sposoby, od codziennych działań po takie działania także i pracowo-zawodowe, popularyzacyjne. Więc takim zwieńczeniem mojego stypendium będzie także stworzenie platformy, na której będą materiały, w których to chciałabym także pokazać różne możliwości wykorzystywania już poprzez takie bezpośrednie ćwiczenia i działania z odbiorcami w różnym wieku. I do grudnia, bo od czerwca rozpoczęłam ten projekt, do grudnia będę spotykać się z różnymi grupami odbiorców, jak to dla mnie jest ważne, nie tylko historykami, gdyż nie tylko zawodowi historycy zajmują się zbiorami i archiwami. Każdy z nas ma w sobie żyłkę poszukiwacza i przyznam szczerze, że takie szperanie w internecie i oglądanie wyjątkowych materiałów zapewne wkręci nie każdego, a może nawet spowodować, że znajdziemy nowe pasje, nie tylko u siebie, ale także odbiorców działań w bibliotekach, ponieważ biblioteki to nie tylko miejsca, gdzie spotykamy się z lekturami, książkami w formie papierowej, ale również odbywają się w nich różne zajęcia, spotkania
Każda z nich ma swoje funkcje, także części multimedialne pracowni, więc myślę, że to może być fajne działanie. No dobrze, w takim razie zaproszę Państwa w podróż. Zanim w tą podróż, to chciałabym poprosić, abyście napisali Państwo na czacie, jakie znacie w ogóle tego typu miejsca. Może znacie, jeżeli tak, to uspójnimy sobie wiedzę. Więc poproszę o taką informację, z jakimi miejscami w internecie, czy to były strony, platformy, instytucji, już to teraz nie powiem, bo czekam od Państwa na informacje, mieliście okazję z nich korzystać, oglądać te zbiory, więc zachęcam do tego, abyście napisali parę informacji na czacie. Ja sobie już tutaj go uruchomię i zachęcam do wypisania takich pierwszych skojarzeń. Od razu dopowiem, że ja oczywiście nie o wszystkich będę mówić dzisiaj. Wybrałam te, które są mi najbliższe, z których ja korzystam najczęściej, więc te, które wydają mi się też takimi ogólnodostępnymi ze względu na charakter tych zbiorów, że nie są to bardzo regionalne miejsca, tylko takie, że dla każdego bez względu na lokalizację mogą się przydać. To zapraszam. Czy mogą Państwo tutaj wypisać? O, super, dziękuję. Będzie dzisiaj jak najbardziej o Polonie. Właśnie, Polona jest bardzo ważnym źródłem przy nocy bibliotek. Pamiętam, niejednokrotnie wspierała różnymi ciekawymi materiałami, które specjalnie na potrzeby nocy bibliotek digitalizowała. Są jeszcze jakieś, o właśnie jeszcze NAC oczywiście, czyli Narodowe Archiwum Cyfrowe, Akademika, dziękuję. Też będą biblioteki takie uczelni wyższych dzisiaj. Może jeszcze ktoś? O, super. Jest lokalna forma również archiwum cyfrowego. Też o tym dzisiaj wspomnę. O takich możliwościach. Baza Pedagog również z materiałami dostępnymi online. W każdym miejscu i o każdej porze. To jest, proszę Państwa, wyjątkowe, że są to materiały, które często można z nich korzystać w różnych okolicznościach. A ja też uważam, że nie tracą one przez to, że to nie wpływa na nasz stosunek do samej instytucji. Zasoby muzeów, materiały szkoleniowe. No dobrze. A zatem dziękuję bardzo za to krótkie nasze rozeznanie w temacie. Tutaj mam, poproszę o slajd, na którym będzie opis Muzeum Narodowego w Warszawie. I teraz tak, w przypadku tej placówki, to powiem tak ad vocem, że w zasadzie każde Muzeum Narodowe, bez względu na jego lokalizację, ma swoje zdigitalizowane zbiory w bardzo dobrej jakości. To jest proces długoletnich działań, które były już od tak naprawdę początku, gdy możliwa była ta digitalizacja i udostępnianie zbiorów. To jest sukcesywnie cały czas uzupełniane. W przypadku zbiorów muzealnych ich digitalizacja jest trudniejsza niż jest to w bibliotekach,
z uwagi na format tych materiałów, które są zdigitalizowane, ponieważ zazwyczaj są to robione zdjęcia nie przez skanery, ale przez aparaty cyfrowe. Jest to też trudniejsze później w obróbce, też są to ciężkie zdjęcia i też wymagają dużych serwerów i całej takiej obsługi po prostu informatycznej. Niemniej jednak ja tutaj podałam przykład Muzeum Narodowego w Warszawie, natomiast i Muzeum Narodowe w każdym zasadzie mieście, czy to Wrocław, Kraków, Gdańsk, każdy z nich ma wyjątkowe zbiory i każdy z nich działa na zasadzie takiej platformy, w której to można swoje ulubione zbiory w konkretny sposób, tutaj nawet widzicie Państwo na tym zdjęciu są serduszka, można je polubić i tworzyć takie własne kolekcje. Myślę, że to też jest ciekawe, że poprzez tego typu narzędzie, gdy mamy te zbiory zdigitalizowane, można stworzyć swoje ulubione zestawy zbiorów, które na przykład czy to widzieliśmy bezpośrednio, czy chociażby chcielibyśmy je zobaczyć, wybierając się do muzeum. Myślę, że to też w kontekście jakby każdej instytucji, która digitalizuje swoje zbiory, czy to są w formacie eksponatów muzealnych, czy druków wszelakich, warto też mieć na uwadze taką myśl, że niekoniecznie każdy tylko pozostanie z chęcią zobaczenia tego w świecie wirtualnym, ale będzie także chciał zobaczyć to bezpośrednio. Stąd też może jest to po prostu zachęta dla tych, którzy niekoniecznie chcą się wybrać i doświadczyć, czy to materiałów drukowanych, dostępnych, czy tak jak tutaj widzicie Państwo, jest fragment fresku, który został odkryty przez polskich archeologów. Jest on odpowiednio sfotografowany i zupełnie inaczej wygląda on w odtworzonej sali, jednej z sali Muzeum Narodowego, do którego serdecznie zapraszam przy okazji wycieczek do Warszawy. Mowa tutaj o tym pisarunku Matki Boskiej. No dobrze, w przypadku, tak jak powiedziałam, zdigitalizowanych zbiorów, to tutaj przy okazji Muzeum Narodowego w Warszawie jest to określone jako po prostu cyfrowe narodowe. Te zbiory się zmieniają, jest to kwestia po prostu pracy działów i specjalnych też jakby tutaj selekcji i list, które z tych materiałów będą jako pierwsze bądź mają specjalną kolejność udostępniania. W przypadku kolejnego slajdu chciałabym pokazać Państwu to, co moim zdaniem jest wyjątkową platformą, taką zbierającą bardzo wiele różnych instytucji, od malutkich po duże, po różnego rodzaju, bo są tam i skanseny, i regionalne muzea, i izby pamięci. Tam też mają Państwo od razu całą jakby przestrzeń do działania, ponieważ oprócz obiektów jest tam baza ćwiczeń, którą także współtworzyło Centrum Edukacji Obywatelskiej do pracy z tymi obiektami, które są udostępniane na wirtualnych muzeach Małopolski. Te ćwiczenia są w zakładce. Są to ćwiczenia poświęcone pracy z obiektami różnego typu, ale także są to ćwiczenia nie tylko takie koncepcyjne, czy takie powiedziałabym bardziej w opracowaniu obiektu, ale również takie plastyczno-teatralne. Jest taki też ciekawy wątek tworzenia opowieści wokół obiektu, który także był przy okazji działań innych realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Natomiast w przypadku tych ćwiczeń tutaj mają Państwo akurat takie przykładowe obiekty i przyznam szczerze, że to jest jedyna taka platforma z obiektami muzealnymi z różnych ośrodków, która ma w zasadzie przy każdym obiekcie także jego wizualizację 3D. Bez względu na to, skąd on by był, co też pokazuje, że to jest jakby tworzone przez
instytucję tutaj wspierającą różne ośrodki. Cała jakby platforma jest pod opieką Małopolskiego Instytutu Kultury, Małopolskiego MIK-u i oni właśnie w ramach tej działalności, oprócz digitalizacji na bardzo wysokim poziomie tworzenia także wokół tego całej takiej przestrzeni edukacyjnej, no, wykonują też wyjątkową pracę, wspierając te instytucje w zakresie także właśnie opieki nad tymi zabytkami też w taki sposób cyfrowy, ponieważ jakby odpowiadają za już, jakby trzymają nie dość, że te obiekty u siebie w kopiach, no to jakby odpowiadają też za całą taką infrastrukturę, która nie zawsze dla małych instytucji jest możliwa do wykonania. Nie każda instytucja jest w stanie zakupić odpowiedni sprzęt i to wykonać, dlatego też tutaj jest to wsparcie. Często też jest to wsparcie takie po prostu promujące, bo oglądając te obiekty, niektórzy mogą po prostu zapołać chęcią, aby wyjechać do konkretnego miejsca i zobaczyć dany obiekt. Można powiedzieć, że ich wybór jest taki od sasa do lasa, bo są to obiekty stricte muzealne i etnograficzne. Jest też sztuka taka rękodzielnicza stricte, więc naprawdę bardzo różne są to rzeczy i myślę, że do takich działań w kontekście działań edukacji kulturalnej bieżącej naprawdę można znaleźć tam perełki, jeżeli chodzi o materiały i o wyjątkowe obiekty, jeżeli chodzi o ich tematykę. Często jest tak, że uczestnicy jakichkolwiek działań, myśląc o muzeach czy o placówkach muzealnych, szeroko rozumianych, myślą, że te rzeczy, które tam są, to muszą być bardzo stare i zniszczone. A okazuje się, że to tak nie działa i poprzez właśnie tego typu platformy można pokazać, że te obiekty muszą być odpowiednio przygotowane, zabezpieczone, a potem mogą być w taki sposób, jak tutaj, popularyzowane. Bo myślę, że to jest też takie słowo klucz wszystkich tych stron, platform. Ja to wymienię, używam tego sformułowania, tego słowa. Są one po prostu ważne, aby o nich mówić, nie tylko żeby tam to wisiało i zajmowało serwery, ale żeby o nich mówić i z nich korzystać. Dobrze, więc poproszę o Muzeum Narodowe w Krakowie, to mój błąd, oczywiście Narodowe z dużej. Zbiory cyfrowe są tutaj także. W przypadku, tak jak powiedziałam wcześniej, każde Muzeum Narodowe ma swoje zbiory. Niemniej jednak tutaj także w przypadku zbiorów cyfrowych Muzeum Narodowego, jeszcze tutaj jest pod starym logotypem, teraz zmieniło swoje logo. Biblioteka jest dostępna, ale również teksty różnego typu i galerie tematyczne, czyli to, co się mieści tak w stałym zakresie, jest także udostępnione. Jest to także bardzo duża platforma, jeżeli chodzi o możliwość wyszukiwania. Każda z tych platform muzealnych wygląda w sposób analogiczny. Można szukać tematycznie, można szukać, tak jak w przypadku muzeów narodowych, także i nazwiskami, jak jeżeli znamy twórcę. W przypadku wirtualnych muzeów tam są także dzieła i wytwory, można tak powiedzieć, osób mniej znanych, czasem nieznanych w ogóle, co też moim zdaniem jest ciekawe w pokazywaniu i popularyzowaniu sztuki wszelakiej, że to nie tylko wielkie nazwiska, ale także i przedmiot, który jest, ma swoją wartość, niekoniecznie tylko jego twórca. To jest ciekawe w momencie, gdy mówimy o obiektach i o materiałach, które są popularyzowane w zakresie właśnie tej digitalizacji, że to nie zawsze autor stoi na początku, ale także ten obiekt w przypadku wielu instytucji tak jest. Dobrze. Inne lokalne muzeum, tym razem, które chciałam zaprezentować, to jest Muzeum Warszawy, które koresponduje ze swoją wystawą stałą. Chciałam je pokazać nie ze względów takich, że Warszawa jest mi bliska i znam ją z wielu perspektyw, ale chciałam pokazać ją Państwu z takiej wyjątkowej strony, tą
tą akurat ten przykład. Otóż Muzeum Warszawy po zmianie kilka lat temu ekspozycji stało się chyba jedyną taką instytucją w naszym kraju, która tak bardzo kładzie nacisk na eksponat. A nawet tutaj ta formuła Zobacz Warszawę w tysiącach eksponatów jest w koloracji z tym, co robi muzeum na co dzień, czyli pokazuje historię miasta z perspektywy przedmiotów. A to jest rzecz o tyle wyjątkowa, że wystawa opiera się o różne rzeczy z magazynów i tak jakby ktoś wszedł, to by pomyślał, no poustawiali różne zegary i myślał, że to jest o mieście. No otóż jest, ponieważ tak jak każde miasto, także i Warszawa ma w sobie różne historie, które opierają się o obiektach, ale też i o ludziach, którzy z tymi obiektami są związani. Więc myślę, że to jest też takie wyjątkowe poznawanie przestrzeni i historii danego miejsca przez pryzmat właśnie przedmiotów. I wydaje się to też dosyć takie trudne w odbiorze, w momencie, gdy wchodzimy po raz pierwszy do takiego miejsca, ale po jakimś czasie, gdy zrozumiemy ideę, to od razu możemy zobaczyć na to z innej perspektywy. Sale podzielone są na obiekty w samym muzeum przy rynku. Jest sala na przykład poświęcona wizerunkom syrenki, no różne. Zachęcam Państwa, ci, którzy nie byliście, do tego, aby odwiedzić tę nową ekspozycję. Natomiast to, co jest na samej platformie, która także wygląda, no, przypomina bardzo wspomnianą dzisiaj Polonę, którą też będę zaraz przedstawiać, to, proszę Państwa, jest ona także wzbogacona o zdjęcia i o te materiały wszelakie, których na wystawie bezpośrednio nie ma. Ja jestem wielką miłośniczką z sali opakowań, która pokazuje różne opakowania po słodyczach, po kosmetykach, po różnych produktach użytkowych. I ich nie można zobaczyć w sposób taki bezpośredni, bardzo, bardzo blisko, co tam jest napisane, a dzięki tej platformie można je zobaczyć. To jest wyjątkowa sprawa, pokażę to Państwu na przykładzie innego muzeum, że możemy oglądać obiekty, które ze względu na swoją chociażby swój materiał, z którego są zrobione, czyli jeżeli są papierowe, no to w warunkach muzealnych w przestrzeni ekspozycji musi być odpowiedni dostęp światła, w sensie intensywność. Nie może być dużo światła z uwagi na to, że tutaj konserwator by, czy też osoba opiekująca się zbiorami nie wyraziłby takiej zgody ze względu na opiekę nad tym materiałem. Więc ta akurat kolekcja zebrana tutaj, można ją zobaczyć z każdej perspektywy. Poprzez gabloty nie jesteśmy w stanie na przykład szczegółów zobaczyć, czy to obrazu, czy jakiegokolwiek innego obiektu. Myślę, że to też jest ciekawe w pracy z osobami w różnym wieku, kiedy mówimy o tym, jak drobiazgowa jest praca artysty bądź twórcy. Bo my z obiektem muzealnym nie możemy się zapoznać bezpośrednio w sposób fizyczny, nie możemy go dotykać. Czasem przy naprawdę wyjątkowych okazjach możemy go otrzymać do ręki w odpowiednich warunkach. Natomiast gdy tego nie możemy zrobić, to właśnie digitalizowane zbiory ułatwiają nam poznanie tych obiektów w szczegółach. I to jest również chociażby, jeżeli chodzi o tekst. O tym powiem później, co jest dla mnie zawsze fascynujące, jeżeli chodzi o tą wirtualną sferę tekstu. Natomiast zachęcam Państwa do zobaczenia Warszawy właśnie z innej perspektywy poprzez może najpierw kolekcję tą wirtualną, a następnie tą bezpośrednio na rynku. Tutaj chciałam Państwu pokazać przykład właśnie konkretny. To jest, powiedziałabym, chyba zapomniana fabryka, bo mało osób w ogóle pamięta, że w Warszawie przed wojną rywalizowało wiele różnych fabryk słodyczy, cukierniczych. To, co zostało w pamięci wielu Polek i Polaków, to oczywiście Wedel, później fabryka 22 lipca, a to jest, proszę Państwa, fabryka z warszawskiego Powiśla, słodyczy i nie tylko, różnych wyrobów, która później miała swoje także filie w innych miejscach Polski. Fuchs,
To jest fabryka, która podobno na Powiślu poprzez produkcję swoich cukierków powodowała, że wszyscy czuli słodki zapach cukierków, krówek. Po wojnie ona jeszcze chwilę działała, a potem została zlikwidowana i na jej miejscu obecnie stoi kompleks taki wieżowców, co na Powiślu jest wyjątkowe w ostatnich czasach, że ta infrastruktura się bardzo zmienia. W kontrze do tego, co jest z Wedlem, który cały czas produkuje słodycze w różnych formatach. Była ta fabryka prowadzona pod względem właściciela. Natomiast Fuchs nie przetrwał. To, co przetrwało, to wiele opakowań po nim. I tutaj mamy opakowanie, tak jak możemy przeczytać. Jest to opakowanie, które ma taki typowy opis muzealny i myślę, że to też jest ciekawe dla tych, którzy na co dzień nie mają do czynienia z takim opisem muzealnym zbiorów, co jest potrzebne i co trzeba tutaj umieścić, aby dany obiekt był dobrze zinwentaryzowany. I mamy zdjęcia, które możemy przybliżyć i zobaczyć, w jakim, powiedziałabym, wyjątkowym stanie jest ta puszka. Więc tutaj puszka, która powstała w dwudziestoleciu międzywojennym, jej zabezpieczenie przyczyniło się do tego, że teraz wygląda, no, powiedziałabym, w sposób taki bardzo dobrej jakości metalową puszkę. Mamy autora nieznanego, co też pokazuje, że nie zawsze wiemy, kto jest twórcą. Więc to też, myślę, jest ciekawe, aby akurat z perspektywy tej zwykłej puszki opowiedzieć o wielu historiach, które są związane nie tylko, tak jak ja powiedziałam, o fabryce Fuchsa, ale chociażby o tym, jak wyglądało spożywanie słodyczy w czasach przedwojennych. To może być punkt wyjścia do tego, aby uczestnicy spotkania w różnych platformach mogli wyszukać właśnie temat słodyczy. To jest coś, co łączy osoby w różnych pokoleniach, czyli tych, mam tu na myśli osoby, którzy są gośćmi bibliotek i można na przykład poprosić uczestników spotkania, aby wyszukali to, co jest im bliskie, jeżeli chodzi o słodycze, właśnie w kolekcjach muzealnych, co się okazuje, może niekoniecznie są słodycze sensu stricte, ale opakowania bądź na przykład mogą być też jakieś wspomnienia, jeżeli mówimy o innych formatach digitalizowanych materiałów. Więc zachęcam Państwa raz jeszcze tutaj akurat do zobaczenia takich stricte warszawskich tematów, ale nie samą Warszawą żyjemy. Otóż Muzeum Śląskie w Katowicach, nie wiem, czy mieliście Państwo okazję w nim być, to jest także placówka, która ma oczywiście swoją zdigitalizowaną przestrzeń. Mamy tutaj bogate zbiory, jeżeli chodzi o materiały regionalne. Myślę, że to też jest ważne, jeżeli mówimy o w ogóle jakby placówkach, ponieważ każda z nich w swoim jakby funkcjonowaniu ma różne priorytety. No i tak jak tutaj w przypadku Muzeum Śląskiego, są to także materiały związane z historią regionu. Dobrze. I tutaj chciałabym Państwu pokazać zdjęcie, czyli coś, co nie jest obiektem, które wymaga bardzo specjalistycznego sprzętu, ale coś, co jest rzeczą, która... Ja mam takie przekonanie, że w różnych momentach pojawia się i znika. Jest bardzo znana w różnych regionach Polski, a w innych zupełnie nie. Teraz myślę też, że w związku z dużym dostępem do internetu, takim pod względem właśnie różnego typu też i filmów, i jakby też takiej popularyzacji różnych form przejścia, jeżeli chodzi o chociażby tutaj wątek przejścia, czyli z bycia przedszkolakiem, kiedy te dzieci zostają uczniami szkoły, to ja na przykład w swoim doświadczeniu i też jakby nigdy do mnie nie dotarła historia Pinaty.
A tutaj w Muzeum Śląskim możemy zobaczyć zdjęcie, które zostało wykonane przed II wojną światową, dziecka z taką pinatą, która na Śląsku jest bardzo, bardzo popularna. I teraz, co ciekawe, ja akurat wychowałam się w centralnej Polsce, też dzieci chodzą z pinatami, więc wszystko się zmienia. Więc to jest też zdjęcie, które pokazuje właśnie wizerunek dziecka, które rozpoczyna szkołę podstawową, tak z tak zwanym rogiem obfitości, i też może być punktem zaczepienia do bardzo różnych zagadnień. I to, co tutaj akurat możecie też Państwo zobaczyć, to w tym opisie przedmiotu jest chociażby informacja o atelier, gdzie zostało wykonane to zdjęcie. I myślę, że w kontekście w ogóle fotografii, to będzie też jeszcze przeze mnie rozwijane w momencie, gdy będę mówiła o Narodowym Centrum Cyfrowym, warto pamiętać właśnie też o tych zakładach fotograficznych i o tym, że często w miastach, w których działamy, te zakłady niektóre mogą mieć przedwojenną historię albo na przykład mogą być jakąś kontynuacją, i to też może być fajne takie zestawienie, jak ta fotografia w ogóle funkcjonowała i funkcjonuje współcześnie. Jak robiono zdjęcia, jak one wyglądały pod względem w ogóle wykonania, czy na przykład to było takie, czy zdjęcia były robione w wyjątkowych okazjach. Myślę, że oczywiście możemy na zajęciach, które realizujemy, pokazać dodatkowo książki i materiały takie fizyczne. Możemy także pokazać zdjęcia, jeżeli takie są. To, co dla mnie jest takie, mam osobiste doświadczenie, kiedyś jeszcze na studiach, prowadzący ćwiczenia na uniwersytecie poprosił, abyśmy przynieśli najstarsze zdjęcie ze swojego domu. I sprzedaję teraz Państwu taki myk do spotkania, żeby uczestnicy spotkania przynieśli swoje najstarsze zdjęcia z domu. I powiem Państwu, że to była wyjątkowa okazja do w ogóle rozmowy rodzinnej, jak i kiedy i gdzie, no może zacznijmy od tego, gdzie są najstarsze zdjęcia rodzinne, takie w rozumieniu nie moje, ale na przykład babci, dziadka, prababci, praprababci i tak dalej. Czy w ogóle do tego przykuwano uwagę? Czy to jest ważne? Taka cała jakby rozmowa o tej o tej jakby nie digitalizacji, tylko o zachowywaniu pamiątek rodzinnych w postaci zdjęć. I co się okazuje, wiele rodzin przekazuje też swoje albumy do różnych instytucji. Tutaj akurat zostało to zdjęcie przekazane w postaci jednego, ale niejednokrotnie akurat to na Polonie miałam okazję oglądać całe takie albumy, pewno Państwo kojarzycie, czarnych stron ze zdjęciami, z jakichś wyjazdów, z jakichś imprez rodzinnych. No i kontynuując wątek, który zaczęłam ze swoich zajęć na studiach, okazało się, że prowadzący ma taką fascynację i kupuje zdjęcia na kilogramy w antykwariatach. I niejednokrotnie znalazł w antykwariatach niesamowite kolekcje zdjęć na różnych papierach. To też jest ciekawe, że często w świecie cyfrowej fotografii nie wszyscy o tym pamiętają, jak kiedyś wykonywano zdjęcia. Więc myślę, że to jest też taki temat, bo tutaj też mamy chociażby podaną technikę, więc myślę, że to może być też taki punkt wyjścia, ta cyfrowa forma zdjęcia. Czym innym jest niż właśnie papierowa. Często jest tak, że mając w domach zdjęcia, chcemy, aby one były zachowane bądź też w lepszej jakości. Stąd też zakłady fotograficzne wspierają tego typu działania, a tym bardziej właśnie tego typu placówki, jakie są muzea, czy inne ośrodki mają do tego sprzęt, aby po prostu to zdjęcie, tak jak tutaj widzimy, zapewne no, nie wyglądało tak przed skanowaniem. Ono jest w jakimś stopniu tutaj naprawione. No dobrze, czyli to jeżeli chodzi o Śląsk i o zdjęcia. Mam jeszcze tutaj inny przedmiot, który dotyczy w tym przypadku innego opakowania. To jest taka reklama, ulotka herbaty.
czegoś, co niektórzy uwielbiają, a inni wręcz uważają, że jest to przyczynek, inaczej, kojarzy im się z chorobą. To czasami tak jest u niektórych. Tutaj mogą Państwo zobaczyć na podstawie w ogóle tego, co jest dostępne w różnych miejscach, jak wyglądała reklama, jak ona miała swoją specyfikę, jeżeli chodzi o hasła, o nazwy, o ceny. Bardzo wiele rzeczy można tutaj zaobserwować. To też jest jakby ciekawe zestawienie ze współczesnymi kampaniami, do czego zachęcali nas producenci, jak wyglądało w ogóle sprzedawanie produktów i co było popularne. Słynne reklamy w gazetach też są ciekawym tematem i też te gazety często nie trzeba ich oglądać w sposób taki bezpośredni. Można także je zobaczyć tutaj w sposób zdigitalizowany. Tutaj mamy miejsce pochodzenia tego miejsca, tego obiektu. Więc zachęcam, to również może być taka forma zestawienia przeszłości z teraźniejszością, ale również z tym, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Możemy się zastanowić z naszymi uczestnikami spotkania, czy będziemy pić herbatę, a jeśli jak, to jaką, czy będzie słynny czaj. Historia w ogóle picia herbaty w Polsce, na ile jest ona powszechna, w jakim regionie, kto woli kawę, kto woli herbatę. Czy herbata, tak jak wspomniałam, jest takim, powiedziałabym, pretekstem do leczenia przeziębienia, a może też, jak w przypadku wspomnianych przeze mnie słodyczy, łączy pokolenia. Niestety nie jesteśmy tutaj tak zachowawczy, jeżeli chodzi o Brytyjczyków w piciu herbaty, ale słynne picie herbaty, tego czaju gotowanego w samowarze, też ma swoich zwolenników. Więc myślę, że to też może być ciekawy punkt odniesienia na podstawie właśnie takiej ulotki, bądź w ogóle jakby całych materiałów, bo tutaj jest ulotka, a mogą to być filiżanki, jest wyjątkowa też platforma taka udostępnionych materiałów w Wałbrzychu z pracowni porcelany. Tam w muzeum można pokazać, jak wyglądała w ogóle, w czym pito, prawda? W tym jakby kierunku można też rozszerzyć tą formę szukania. Tutaj akurat nie ma tak zwanych tagów, one były w poprzednim slajdzie o Muzeum Warszawy. Często jest tak, że jest wyszukiwanie obiektów przez tagi. Wpisując odpowiednie słowa, możemy wyszukać w tym zaawansowanym wyszukiwaniu. Często jest też w zasadzie zawsze przy okazji filtracji tych wyszukiwań można tutaj jakby w konkretny sposób określić daty, kiedy to, skąd, jakiego czasu mają być te obiekty. Można określić miejsce pochodzenia. Bardzo wiele jest takich wątków, które możemy zaznaczyć grupie, aby ci, którzy poszukują, aby w konkretnym kierunku szukali. Chociaż moim zdaniem czasami fajniej wyszukać coś, co jest najmniej oczywiste. Właśnie w sposób taki, powiedziałabym, że hasłowy, niekoniecznie, jeżeli chcemy coś bardzo konkretnego znaleźć, to oczywiście. Natomiast w przypadku takiego poszukiwania szperacza w zasobach różnych instytucji, fajnie później jakby zobaczyć to, co tutaj ten algorytm wymyślił nam, co nam chce pokazać poprzez te słowa, klucze, które wpisujemy. No dobrze, zapraszam do kolejnego slajdu, tym razem Centralna Biblioteka Judaistyczna. No i tutaj to jest Centralna Biblioteka Judaistyczna, jest to platforma prowadzona przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Mają oni bardzo bogate zbiory czasopism, różnego typu materiałów poświęconych archiwum Ringelbluma, gdyż to jest jakby jedno z ważniejszych dla nich działań to popularyzacja tego wyjątkowego archiwum, które zostało wpisane na listę UNESCO. Tutaj można odnaleźć też czasopisma w języku jidysz, ale w języku polskim, które były prowadzone przez społeczność żydowską. Myślę, że to też jest taka już bardziej specjalistyczna
forma poszukiwań w temacie żydowskim. Nie wiem, co się wydarzyło, ale od kilku dni niestety nie mogłam wejść na centralną bazę judaików, czyli na taką największą platformę, którą Muzeum POLIN wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny prowadzi, gdzie te judaiki, czyli wszelakie materiały związane ze społecznością żydowską żyjącą na terenie dawnej Rzeczpospolitej są udostępnione. Nie tylko takie w formie materiałów papierowych, ale są to i przedmioty codziennego użytku społeczności żydowskiej, są to też przedmioty, które związane są z religią, czyli różnego typu przedmioty, które służyły wyposażeniu synagog, są to też bardzo różne rzeczy. I tak naprawdę chyba nie ma miejsca w Polsce większego muzeum, gdzie tych judaików by nie było. I właśnie ta centralna baza judaików ma za zadanie je przedstawiać, tak, że to nie tylko duże miasta, ale że w każdym, nawet mniejszym ośrodku są takie przestrzenie, gdzie są one udostępniane, bądź są w magazynach i można je zobaczyć, a jeżeli nie, to są one odnotowane właśnie w centralnej bazie judaików. Często jest tak, że jak się wpisuje tam w tą centralną bazę judaików, konkretne przedmioty, na przykład mezuza, czyli taki przedmiot, taki pojemnik na błogosławieństwo we framudze do drzwi, może Państwo kojarzycie, widzieliście, to pojawiają się bardzo różne przykłady tych mezuz. Od drewnianych, po metalowe, po srebrne, po pozłacane. I to pokazuje nam, jak bardzo zróżnicowane było społeczeństwo żydowskie. Ta społeczność żydowska żyjąca na dawnej Rzeczpospolitej, że różny był sposób zamożności, że mieli różne możliwości zakupu tego typu przedmiotu, a był on kluczowy, jeżeli mówimy o domu i o społeczności i o tej jakby i o tych dwóch przestrzeniach domu i przestrzeni wspólnej, bo po wejściu trzeba było przyjąć błogosławieństwo, trzeba przyjąć cały czas, bo to w religijnych domach obowiązuje ta zasada. Natomiast myślę, że to też jest interesujące z tej perspektywy, że w różnych miejscach są różne mezuzy i też różni byli Żydzi i są. To też pokazuje nam tą taką wielowątkowość, jeżeli chodzi o akurat tą społeczność. I pokazując też tą centralną bazę judaistyczną, chciałam Państwa zainteresować też tematami właśnie wokół tematyki żydowskiej. Również można w tym zakresie znaleźć tam materiały. No i to chyba akurat w tym przypadku najbardziej znane archiwum getta warszawskiego. No dobrze. To, co już pojawiło się tutaj w Państwa... O, jeszcze przepraszam. Tutaj się pojawił jeszcze dalet, więc przepraszam, jest błąd. Dalet to jest jakby odnoga tej platformy, o której powiedziałam wcześniej, natomiast jest ona bardziej w takim zakresie artystycznym, w sensie jest więcej takich przykładów sztuki niż materiałów graficznych. No dobrze, teraz proszę Państwa chciałabym pokazać coś może z czego już korzystaliście, co macie do czynienia na co dzień. Ja tylko dodam, że te zbiory muzealne, to ja podałam kilka przykładów, a w zasadzie każda placówka muzealna w kraju ma coś takiego, a jak nie, to w korespondencji, tak jak mówiłam tutaj akurat z Mikiem Małopolskim, współtworzy tego typu działania. No dobrze, czyli mamy wirtualne zbiory bibliotek. Pierwsze, najbardziej znane, to jest Polona. Poproszę tutaj o pokazanie Polony, czyli najbardziej chyba znanego wszystkim nam najbardziej znanej platformy. Jeśli nie, to zachęcam. Ja swego czasu miałam tak, proszę Państwa, że jestem taką wielką fanką Polony, że miałam ją ustawioną w zakładce i jak zaczynałam dzień pracy, to patrzyłam, czy wrzucili coś nowego. No bo są różne materiały, od zdjęć, po wszelakiego typu ulotki. Ja akurat w swojej pracy magisterskiej, nie tylko, i w wielu różnych innych działaniach zajmowałam się turystyką, a raczej jej w ogóle powiedziałabym, że jak wyglądała turystyka przed wojną.
I zagłębiałam się w poszukiwanie materiałów promocyjnych czy przewodników, no różnego typu. I między innymi Polona była takim miejscem, gdzie dużo czasu spędziłam swojego. I te zdigitalizowane na przykład przewodniki po Wiśle. To jest coś moim zdaniem po prostu niesamowitego, bo mało kto już w ogóle wie chyba, że żegluga śródlądowa przed wojną w Polsce była bardzo popularna i wiele osób w ogóle korzystało z takich wycieczek wiślanych. I właśnie poprzez te przewodniki możemy odczytać szlaki tych wycieczek, tego jak one wyglądały, jakie były atrakcje, ile one trwały i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj na tym zdjęciu możemy zobaczyć, jak różne są te materiały, które udostępnia Polona. Od bardzo, powiedziałabym, tutaj starych druków po zdjęcia, po różnego typu materiały graficzne, po książki, które już, co ważne, to jest też ważna informacja. Wszystkie materiały, które udostępnia Polona, są specjalnie oznakowane i lwia ich część jest w takim dostępie, że można z nich korzystać w sposób, powiedziałabym, że taki bez konsekwencji. Wiem, że to brzmi okropnie, ale trzeba pamiętać, że świat internetu cały czas żyje własnymi prawami, mało kiedy pamiętamy o tym, że za wytworem każdego, nawet najmniejszego działania stoi jakiś człowiek. Jeszcze tego się trzymajmy, bo nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości z czatem, ale trzymajmy się tego, że jest coś takiego jak prawa autorskie. Nie zawsze twórca udostępnia możliwość przetwarzania w sposób inny niż udostępnił albo pokazywania go w miejscu jakoś w sposób taki zarobkowy. Od tego wszystkiego Państwo pewno wiecie i niejednokrotnie już z tego korzystaliście. Są oczywiście znane nam wszystkim informacje dotyczące tego sposobu użytkowania, na jakich zasadach są dane materiały. Natomiast w przypadku Polony zawsze jest to określone i oni tutaj mają taki bardzo, myślę, ważny zabieg, że w momencie, gdy chcemy coś pobrać, dostajemy informację, że to można zwielokrotniać, można robić z tym wszystko, co sobie dusza zapragnie. I myślę, że to jest też bardzo ważne, w ogóle też w takiej edukacji i mówieniu wszystkim użytkownikom, że trzeba mieć to na uwadze. Bo większość tych rzeczy, o których ja teraz mówię, o tych materiałach udostępnionych, jest normalnie w takim, powiedziałabym, w formule wolnych zasobów, że można z tego korzystać, można wycinać, tak jak teraz bym uznała, że chcę skorzystać z okładki kota w butach i chciałabym wyciąć, to oczywiście bym musiała wejść w to, sprawdzić, na ile jest to możliwe. Jeżeli byłoby to, to mogłabym to wyciąć i wykorzystać w sposób na przykład edukacyjny, tak? Natomiast to, co jest też, myślę, ważne, no to trzeba na to uwrażliwiać wszystkich użytkowników. Polona, tak jak mieliście Państwo okazję, ci, którzy nie, jest chyba takim, powiedziałabym, że pionierem w ogóle w digitalizacji, udostępnianiu, tworzeniu w ogóle możliwości własnych katalogów. Ja przyznam szczerze, że gdyby nie to, to bym już o połowie rzeczy zapomniała, które tam są, bo poprzez to można sobie to polubić i wrzucić do swojej półki. I w przypadku Polony można z tymi materiałami działać na bardzo różne sposoby. Kiedyś byłam świadkiem takiego wyjątkowego spaceru po Polonie, który był spacerem po krakowskim przedmieściu poprzez pocztówkę. Można było wtedy zajrzeć do Bristolu i zobaczyć, jakie było menu, bo jest menu z Bristolu na Polonie. Można było zobaczyć, co w danym momencie było popularne i modne do zjedzenia w jednej z najdroższych restauracji w Warszawie. I można było podejść pod kolumnę Zygmunta i zobaczyć, że jej otoczenie wyglądało zupełnie inaczej. I taka podróż w czasie to były, proszę Państwa, trzy zakładki z narracją w tle. Nie trzeba robić specjalnego, wirtualnego spaceru. Myślę, że oczywiście pewno wiele osób chciałoby założyć Google VR i przenieść się tam. Natomiast
To jest też wyjątkowe narzędzie, które za pomocą trzech zdigitalizowanych, byśmy powiedzieli kolokwialnie, kartek pokaże nam historię miasta z zupełnie innej perspektywy. Może to posłużyć w ogóle także do podróżowania po Polsce, tak jak powiedziałam w kontekście moich doświadczeń, jak kiedyś określano dane regiony. To, co mnie zawsze urzeka w tych przewodnikach przedwojennych, to na przykład porównywanie różnych społeczności polskich, grup etnicznych, ale nie tylko, do tego, co się dzieje na świecie. I na przykład pamiętam jeden przewodnik, że no polscy Szkoci, no i są polscy Szkoci, bo niejednokrotnie Szkoci byli sprowadzani na tereny Polski w różnych jakby działaniach, mieli się sprawdzić między innymi w Zamościu, było ich sporo swego czasu, ale okazuje się, że autor przewodnika nazwał tak górali mieszkających na Podhalu. No i jakbyśmy teraz wychwycili to słowo i tylko ono by się pojawiło, no to można było pomyśleć o mniejszości szkockiej, a jednak chodziło o zestawienie z zupełnie inną grupą w świecie. To, co chyba też jest ciekawe w kontekście Polony, mówiłam o tym przy okazji tekstu, wspomniałam, że może być to wyszukiwanie. No i tak to jest z książkami często, że coś czytamy i na przykład mamy jakiś taki fragment albo nazwisko, które chcemy sprawdzić, ale wiemy, że to była stara książka albo już dawno temu, albo po prostu chcemy zobaczyć, czy dana informacja jest w danym, w danej broszurze czy książce. I właśnie Polona nam daje taką możliwość, wyszukiwanie poprzez słowa. No i ktoś by powiedział, no tak, przecież zwykły PDF czy e-book, cokolwiek, jakakolwiek forma taka książki obecnie cyfrowej też nam to daje. Natomiast pamiętajmy, że większość tych materiałów na Polonie nie jest PDF-ami, są to zdjęcia książek. I dzięki temu, że one są specjalnie jakby dostosowane do takiego wyszukiwania, możemy wyszukać naprawdę bardzo fajne materiały. Przy okazji różnego typu słów, jeżeli chcemy odszukać w danym materiale. Tak, żeby po prostu, powiedzmy sobie szczerze, skrócić sobie czas działania. Zachęcam, Polona, wyjątkowa platforma Biblioteki Narodowej. Do tego też jest ciekawa platforma poświęcona tutaj w kooperacji Blog, która opowiada o różnych obiektach. No i pewnie korzystaliście Państwo z propozycji tutaj tego Nocy Bibliotek, to macie w jednym palcu wszystko. No dobrze. No i kolejna platforma, która z tego czasu miałam wrażenie, że jest wręcz zbliżona do Polony, czyli CRISPA. To jest Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego. I w zasadzie to takie podstawowe rzeczy jak czasopisma, no, książki w dużej mierze powtarzają się z Poloną. Trochę inaczej, jeżeli chodzi o jej intuicyjność. Ale też polecam, warto zobaczyć. Są też inne kolekcje, niektóre są rzeczy, których nie ma na Polonie, więc myślę, że też warto można zobaczyć tak po prostu dla porównania. Trochę ma też inną szatę graficzną, niemniej jednak ja pamiętam, że na przykład czasopisma lepiej mi się czytało na CRISPA niż na Polonie, nie wiem, z czego to wynikało, ale po prostu było mi tak wygodnie, chyba to po prostu była też kwestia samego okna i przeglądarki. No dobrze, kolejna biblioteka uniwersytecka to jest Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj też możecie Państwo zobaczyć trochę w innej formule, nie kafelków, Kraków tutaj w tle, w tym slajderze. I to, co chyba jest ważne, to ta zbiory cyfrowe obydwu bibliotek, czy UW, czy UJ-u, różnią się pod względem kolekcji. Też obydwie biblioteki mają zakres, jeżeli chodzi o starodruki, o swoje materiały, które w różnym zakresie są udostępniane, nie zawsze, bo w przypadku tych wszystkich, powiedziałabym, że wyjątkowych starodruków, no to też nasze biblioteki nie mają takich zasobów, więc w tym przypadku zachęcam do korzystania ze zbiorów zagranicznych. Tam są też ciekawe rzeczy. W przypadku w ogóle tekstów czy materiałów, to zawsze ta zdigitalizacja z takich starych, czyli nie XIX-wiecznych nawet, ale wcześniejszych,
to warto właśnie korzystać też z tych zdigitalizowanych, bo zawsze można to sobie przybliżyć fajnie, o czym mówiłam wcześniej, bo te zdjęcia są na bardzo wysokim poziomie, w bardzo dobrej jakości. No dobrze, i przejdźmy sobie do wirtualnych archiwów, czyli to, co jest jakby trochę inną formułą, niemniej jednak tutaj mamy to, co się pojawiło wcześniej już w zapowiedzi mojej, a mianowicie NAC, czyli Narodowe Archiwum Cyfrowe i Szukaj w Archiwach. Otóż przez pewien czas te dwa jakby komponenty działały osobno, Szukaj w Archiwach i NAC w ogóle przeobrażały się w różnych konfiguracjach. Teraz działa to w jednym jakby systemie. No i tutaj głównie można szperać w archiwach tych państwowych, które są, które udostępniły swoje zbiory poprzez między innymi Narodowe Archiwum Cyfrowe. To, co często jest takie frustrujące, myślę, to to, że czasami są to zbiory nie zdigitalizowane, tylko katalogi udostępnione, że są, no ale z drugiej strony trzeba się wybrać i zobaczyć to fizycznie. Niemniej jednak jest tutaj bardzo wiele materiałów, które są w formie zdjęć. Zapewne mieliście Państwo okazję oglądać różne zdjęcia, głównie przedwojennych miast, miasteczek, wydarzeń, słynne zdjęcia przedwojennych dygnitarzy, które są dostępne w przestrzeni internetu. To wszystko można znaleźć tutaj. Ich sposób użytkowania jest konkretny. Zachęcam do tego, aby zapoznać się, w jaki sposób można je użytkować potem. To nie jest tak, że sobie ściągniemy i możemy to użytkować na własny sposób. Natomiast w celach edukacyjnych i takich celach po prostu poznawczych jak najbardziej. To tylko uprzedzam w kontekście działania. To, co jest moim zdaniem też istotne, jeżeli mówimy o archiwach, to jeszcze poproszę o kolejny przykład. Otóż najbardziej znanym archiwum jest archiwum akt nowych, tak zwany AN. I tutaj akurat nie pokazuję bezpośrednio tego, co mam na myśli. Otóż zaznaczone są wystawy online. Otóż w ich materiałach takich nie mają takich zbiorów bezpośrednich typu wpiszemy słowo i wyskoczą nam. To akurat na podstawie mogę podać Państwu przykład Paderewskiego. Wpiszemy sobie słowo Paderewski, oni mają zdigitalizowane wszystkie możliwe zasoby i nam wyskoczy pełno materiałów Paderewskiego. Nie. Otóż ktoś zrobił to już za nas, a zrobili to pracownicy i wystarczy wejść na wystawę online. I tam ja tylko zerknę na wystawie online, które są takie, powiedziałabym, tematyczne, bardziej związane z wydarzeniami, osobami. Podobnie zresztą też jest na Polonii, że już jest część jakby wybranych materiałów i trzeba ich tutaj specjalnie szukać, jeżeli mamy jakiś temat w głowie, czy na przykład są to jacyś ważni politycy, czy pisarze. Też pamiętajmy, że wszystkie instytucje, które tutaj w większości, o których mówiłam, są też pod w jakimś stopniu współpracują z ministerstwami, więc przy okazji różnych roków, że tak powiem, czy to rok takiego czy innego człowieka, powodują, że instytucje państwowe są zachęcane do tworzenia takich działań popularyzujących twórczość i biografię osób z danego roku. No i w związku z tym można po prostu już pójść trochę, tak powiem, brzydko na łatwiznę i zobaczyć coś, co wykonali pracownicy i stworzyli takie zbiory. W przypadku Archiwum Akt Nowych te zbiory nazwane są po prostu wystawami online i można je oglądać w sposób taki bardziej, bym powiedziała, już nie platformy i wyszukiwarki, ale bardziej takiej strony poświęconej danej osobie, gdzie jest bardzo dużo materiałów, które są w odpowiedni sposób zdigitalizowane i podane. Więc można powiedzieć, że mamy już tutaj tak przekazane to w sposób bezpośredni. To, co też jest ciekawe, to każde archiwum takie wojewódzkie tworzy także wystawy swoje, tak zwane planszówki, i one też są w większości dostępne, można z nich korzystać.
to one też mają, jakby tworzą je na podstawie swoich zbiorów, tak? Czyli popularyzują te zbiory i to też myślę jest ciekawe, jeżeli chodzi o pokazywanie tych ich zbiorów, w jaki sposób wygląda też praca archiwisty, że to nie tylko jest tak, że archiwista tutaj dba w sposób taki powiedziałabym fizyczny o te rzeczy, ale też je popularyzuje. No dobrze. I kolejny przykład archiwów to archiwa społeczne. To jest też, myślę, takie nawiązanie do tego, co zapewne mówiła tutaj jedna z uczestniczek w kontekście archiwum tutaj wspomnianego w Giżycku, jeśli dobrze pamiętam. I dopowiem, że to jest rzecz, która jest stosunkowo nowa w takim jakby anturażu. To jest mapa bazy archiwów społecznych, które działają może też i w Państwa bibliotekach, ponieważ w ogóle projekt tworzenia archiwów lokalnych jest już od kilku lat popularyzowany w różnych instytucjach. Robią to różne instytucje pod względem ich jakby funkcjonowania i Centrum Archiwistyki Społecznej, które jako instytucja w takim formacie powstało kilka lat temu, ma za zadanie wspierać te placówki bądź te nawet czasami grupy nieformalne. Bardzo różne są to organizacje. Widzicie Państwo tutaj część mapy, jak to wygląda. Ta baza archiwów to też są archiwa różnego typu. Od archiwów takich miast, po archiwa związane z dokumentowaniem twórczości jakiejś osoby, artysty. Są to też takie archiwa historii mówionej w dużym stopniu też, ponieważ taka jest możliwość. Tutaj przechodzimy także do takiego zagadnienia, o którym nie powiedziałam, czyli o tym, że w dostępach różnych platform także są zbiory historii mówionej. To jest rzecz o tyle wyjątkowa, że historycy coraz częściej traktują zbiory historii mówionej jako w ogóle także źródło historyczne, co w świecie jest już od wielu lat powszechne. W Polsce różnie to bywa. Niemniej jednak te materiały są zbierane, archiwizowane. I to, co często jest pomijane w tym działaniu, to ich taka popularyzacja, ale nie dla tych, którzy są zainteresowani historią, czy na przykład w ogóle jakby są wkręceni w robienie wywiadów i potem ich także tworzenie do nich transkrypcji i tak dalej. I takim miejscem, ja tu akurat nie mam slajdu z nimi, ale jakbyśmy się przenieśli na mapę na południowy wschód, tak nie bardzo, do Lublina, to jest takie miejsce, które Państwu bardzo polecam do zobaczenia i ich strony. Wydaje mi się, że to jest w ogóle majstersztyk, co oni robią. Otóż to jest Brama Grodzka, Teatr NN i oni popularyzują historię mówioną z całego województwa lubelskiego, ale oni to robią w wyjątkowy sposób. Podam to Państwu na kilku przykładach. Pierwszy to jest przykład popularyzacji pszczelarstwa. Tutaj akurat materiał nie stricte tylko historii mówionej, ale także i materiałów, jeszcze zostajemy na archiwach społecznych. Pewnego razu otrzymał w Bramie Grodzkiej pracownicy otrzymali właśnie materiały dawnego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Nie wiedzieli za bardzo, co z tym zrobić i proszę Państwa, stworzyli grę. Grę, w której to ten, który tą grę posiada w formie takiej cyfrowej, ona jest aplikacją, może zostać pszczelarzem. I w trakcie tej gry pojawiają się materiały właśnie z tego stowarzyszenia, różne ciekawostki dotyczące hodowli pszczół, ale także różne wspomnienia dotyczące w ogóle jakby tematu pszczelarstwa w regionie. Mają też w innych swoich projektach taką formę udostępniania tych relacji poprzez tworzenie wirtualnych obiektów, a mianowicie
Jeżeli myślimy o Lubelszczyźnie i o dworach na Lubelszczyźnie, to możemy poprzez taki projekt stworzony przez Bramę Grodzką wybrać się w podróż do takiego wirtualnego dworu, gdzie każdy obiekt ma swoją historię w tym dworze właśnie w oparciu o zebrane relacje z regionu. Myślę, że to jest ciekawe ze względu na to, że często te relacje są zbierane, ale potem one po prostu, powiem brzydko, wiszą. Nie zawsze są przedstawiane w sposób taki różnoraki, tak? No bo nie każdy będzie chciał słuchać wywiadów kilkugodzinnych czy nawet krótszych, a w sposób tego typu można trafić także do najmłodszych odbiorców, a przy okazji można nauczyć ich, jak prowadzić wywiad, bo to wcale nie jest taka prosta sprawa. O tym, jak prowadzi się wywiady w zakresie historii mówionej, czym ona jest, co jest ważne, aby była ona dobrze przygotowana, to tutaj zachęcam, abyście Państwo zapoznali się z materiałami Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tam jest w zakresie tych programów historyczno obywatelskich są takie materiały, możecie Państwo też tam zainspirować się. Myślę, że to też jest ciekawe w kontekście działań takich międzypokoleniowych. O tej komunikacji i rozmowie warto mówić. I w kontekście bazy archiwów społecznych też jest wiele takich właśnie wątków. Tutaj macie Państwo po lewej stronie informację, że jest też strefa inspiracji, co można robić w ramach archiwum, jak można je popularyzować, tworzyć. No właśnie, jak można je tworzyć, bo jeżeli jeszcze Państwo nie macie lokalnych archiwów, zachęcam, warto zbierać te materiały, bo później one znikają. Nie wiadomo, gdzie znikają zdjęcia czy takie materiały, które są po prostu jakimiś pamiątkami. Może się wydawać, że rodzinnymi, a okazuje się, że są one później na wagę złota, tak jak zdjęcie, które widzieliśmy chłopca z pinatą, bo może być przyczynkiem do opowieści o dzieciństwie. Jak wyglądało dzieciństwo i jak wyglądają współczesne zabawy. Można połączyć to w różny format, więc zapraszam teraz do kilku moich inspiracji, takich już konkretnych. Otóż wirtualnych wycieczek, o których wspomniałam już poniekąd o niej, mówiąc o Polonie i o podróży po Warszawie, ale w kombinacji różnych tych miejsc można poznać ośrodki w różnych regionach Polski z różnych perspektyw, albo jeden ośrodek można zobaczyć, jak dana instytucja o nim mówi. Czyli na przykład wpisując miasto, teraz tak mi wpadło do głowy Płock, możemy zobaczyć, co jest w nim o Polonie, co jest w nim o, jakie na przykład są archiwa społeczne, czy w ogóle w Płocku, czy okolicy są. I może to być taka wycieczka po właśnie zasobach, po archiwalnych, po zdjęciach. Tak mi się też kojarzył z Płock, z tą moją przygodą podróży po Wiśle, bo Płock słynął przed wojną z wyjątkowych podróży po Wiśle i też ma niesamowitą skarpę. I ostatnio nawet myślałam o tym, że ma nawet fajniejszą skarpę niż ta w Kazimierzu. Zachęcam Państwa do podróży do Płocka, także poprzez te wspomniane przeze mnie dzisiaj miejsca, gdzie można zobaczyć różne obiekty. Muzeum Mazowieckie w Płocku także ma swoje materiały, możecie Państwo je zobaczyć, więc tak po myśląc w ogóle o tych rzeczach teraz, co Państwu powiedziałam, to poprzez jedną rzecz można przejść do kolejnych. Czyli myśląc o mieście, możemy mówić potem o jakichś zagadnieniach z nim związanych, o ludziach, jakby bardzo różne perspektywy. To też może otworzyć takie kreatywne podejście do mówienia o przeszłości, że to nie tylko mają być zapisy w książkach i o tym, że w Płocku to Płock był kiedyś stolicą Polski i tyle. Pewno wiele osób tylko to wie. Natomiast myślę, że to też jest ciekawe w kontekście, gdy oglądamy akurat miasto z perspektywy różnych instytucji. Jak one w ogóle, czy w ogóle coś mają, a jeśli nie,
to jak szukać, żeby odnaleźć. Myślę, że praca archiwisty, historyka, czy wirtualnego, czy takiego bezpośrednio w sieci, jest interesująca, ale też nie należy do najłatwiejszych, jeżeli nie mamy czegoś oczywistego. Takiego jak na przykład postać znana wszystkim, typu Kopernik czy Piłsudski. Pewno ci dwaj panowie pojawiliby się wszędzie. Ale czy Aleksandra Piłsudska? Myślę, że już prędzej i pewno wiele się zmieni po tym roku, gdyż w tym roku jest rok Aleksandry Piłsudskiej. To zachęcam w kontekście zdjęć z NACU. Wiele wspaniałych zdjęć Aleksandry, jeżeli państwo nie widzieliście, zapraszam. No i kolejny przykład, który można wykorzystać, tworzenie własnych kolekcji bibliotek, czyli to, co mówiłam w kontekście serduszek na samym początku. Wiele platform daje nam taką możliwość tworzenia tego, co lubimy. Nie wiem, czy kojarzycie państwo taką aplikację, stronę Pinterest. To jest taka strona, na której są różne inspiracje. Wiele osób, które są jakoś mi bliskie i dalsze, mówi, że jak robi remont, to szuka na Pinterestie inspiracji. A ja na przykład, odkąd pamiętam, szukam tam inspiracji do pracy z dziećmi i młodzieżą w postaci plastycznych działań. Pewno państwo również prowadzący warsztaty korzystacie, są niesamowite inspiracje. Więc trochę myślę, że większość platform, czy to Polony, czy to wspomnianych muzeów, działa trochę jak taki Pinterest. Więc to też jest fajne, że można do tego wrócić, coś tam zaznaczyć, zapisać, że to nie ucieka. Że to też jest dla nas do momentu, gdy będziemy też o tym pamiętać. Mówię o bibliotekach i o kolekcjach, ponieważ to jest takie, myślę, też fajne sformułowanie, kolekcja. Że każdy z nas, tworząc sobie taką platformę, takie konto, może stworzyć kolekcję swoich ulubionych eksponatów. No i może mieć takie poczucie, że jest trochę jakby... I no to jest jego własność, bo to jest nas wszystkich, tak? Myśląc o rzeczach, które są dostępne w sieci, ale także i w instytucjach kultury państwowych, no bo każdy jest trochę właścicielem, a w tym przypadku mamy to na co dzień, do tego dostęp. Więc tworzenie własnych kolekcji i bibliotek. I ostatnią rzecz, którą chciałam państwu pokazać w ramach inspiracji, to są kolaże online i offline. Tu akurat znalazłam takie przykładowy, totalnie, że tak powiem, bez kontekstu, jak to można stworzyć z różnych form. Natomiast poproszę o kolejny slajd. I tu opowiem państwu o tym kolażu, bo to jest kolaż robiony z dziećmi w Parku Brudnaskim przy okazji edukacji ekologicznej. Czyli zupełnie jakby temat niezwiązany z historią, a jednak historię tam wcisnęłam. Otóż widzicie państwo, są zdjęcia różnych roślin w tle, a na tym są ponaklejane zdjęcia. I te zdjęcia są to zdjęcia archiwalne, a dokładnie zdjęcia ze starych atlasów i różnych pocztówek z Polony, które wydrukowałam. I to akurat te dwa są mojego autorstwa, bo nie dostałam pozwolenia od moich uczestników, wtedy zabrali je ze sobą, więc to są akurat moje. Niemniej jednak uczestnicy w różnym wieku bardzo się wkręcili w tworzenie kolaży tak zwanych analogowych, czy tam offline, różne są te sformułowania w naszym współczesnym polskim języku. Niemniej jednak ja uważam, że jest to bardzo ciekawy format, kolaż, na pokazywanie jakby dwóch światów. Tym przy okazji mamy taki świat natury współczesny i pokazywanie tego, jak to wyglądało kiedyś. Możemy właśnie, jeżeli nie mamy w zasobach naszych bibliotek starodruków, takich starodruków jakichś XIX-wiecznych, możemy pokazać, jak kiedyś w ogóle uczono na przykład botaniki, jak uczono właśnie, jak wyglądają rośliny, skoro zdjęcia nie były dostępne w taki sposób. Dzisiaj wpisując w Google wyskoczy nam każdy kwiat i każda roślina z całego świata wraz z opisem. Czasem się zastanawiam, czy w ogóle ktokolwiek jeszcze korzysta z encyklopedii. Ja pamiętam takie doświadczenie w szkole, kiedy to było jedyne źródło informacji, teraz jest to Wikipedia, ale myślę, że zestawienie tych dwóch światów, książki takiej analogowej i cyfrowej, pokazuje nam właśnie to wyjątkowy format tego, że jakby w różnych przestrzeniach można z tego korzystać, że jakby są takie rzeczy, które
fajniej doświadczyć fizycznie, zobaczyć, dotknąć, przywrócić stronę, tylko że też nie zawsze mamy taką możliwość i do tego dostęp, więc to też czasami są tego typu zagwozdki. Myślę, że w ogóle tworzenie jakichkolwiek takich, powiedziałabym, że mieszanych form plastycznych w wykorzystaniu właśnie starych materiałów, starych, brzydko to brzmi, archiwalnych materiałów, rzecz jasna, w działalności takiej bieżącej instytucji, które są dostępne z uwagi na ich sposób autora dystrybucji, warto o tym pamiętać. To jest też na przykład w kontekście tych podróży, o których mówiłam, taki fotograf poddębski, on stworzył gigantyczną dokumentację przedwojennej Polski i to jest w ogóle fenomen tego, jak on dokumentował różne miejsca. Zachęcam Państwa do tego, abyście w wolnej chwili zerknęli na jego małe i duże miasta, ale także to jest tak, że korzystanie z różnego typu gazet. W momencie, gdy mówimy o wspomnianych przeze mnie reklamach, możemy przybliżyć w bardzo dobry sposób tą reklamę, wyciąć ją i później użyć do pracy z uczestnikami zajęć. Tak? Więc to w tym przypadku zupełnie innego charakteru nabiera. Wcześniej możemy przeczytać jakieś gazety, a potem użyć je do takiej działalności, aktywności manualno-plastycznej. Proszę Państwa, ja ze swojej strony mam to wszystko, jeżeli chodzi o moje inspiracje i propozycje. Dodam tylko tyle, że w ogóle miejsc czy inspiracji i materiałów jest tak wiele jak pomysłów. Może miejsc może nie jak pomysłów, ale miejsc jest bardzo dużo. Natomiast sposobów inspiracji do działania jest ich tak wiele jak pomysłów w naszych głowach. Wszystko zależy od tego, jakie mają Państwo doświadczenie, z czego Państwo korzystaliście, a z czego nie. Zachęcam do takiego samodzielnego poszperania i posprawdzania tych źródeł wspomnianych przeze mnie. Tak jak powiedziałam wcześniej, wybrałam takie najbardziej szerokie platformy, nie regionalne, niemniej jednak zachęcam do tego, aby szukać jak najbliżej siebie, a następnie można też wejść we współpracę z daną instytucją i wybrać, zaprosić na wycieczkę bądź zaprosić na spotkanie pracownika, który opowiedziałby więcej o chociażby samym procesie, gdyż myślę, że sam proces w ogóle tworzenia takich archiwów też jest interesujący i w ogóle to nie jest takie proste, wydawać by się mogło, aby tego typu w ogóle działanie rozpocząć, bo trzymanie zbiorów w magazynach to jedno, a ich udostępnianie poprzez digitalizację to zupełnie inna historia. Nie każde też instytucje, o czym mówiłam, na to stać, ale myślę, że jest tak wiele różnych analogicznych miejsc, że możecie Państwo odnajdywać podobne miejsca, jeżeli będziecie potrzebowali konkretnych materiałów. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam. Teraz macie Państwo na to czas. W przypadku już takich szczegółów czy jakichś próśb o wsparcie, to zachęcam do kontaktu ze mną mailowego. Możecie Państwo do mnie pisać, jeżeli będę miała wiedzę na dany temat, to postaram się oczywiście pomóc, a jak nie, to skierować w odpowiednie miejsce. Myślę, że to też jest ważne, aby nie dawać gotowych rozwiązań, tylko czasem podać też jakby ścieżkę działania. Więc jeżeli są jakieś pytania, to śmiało. Zachęcam.
Nie wiem też, na ile macie Państwo w swoich zasobach na przykład stare czasopisma, ale moje doświadczenie jest też takie, że w momencie przeglądania starych czasopism zwraca się uwagę na zupełnie inne ich, powiedziałabym, atrybuty niż przy czytaniu ich wersji cyfrowej. I ja niejednokrotnie zgłębiając wiedzę w czasopismach, że tak powiem, starszej daty, to po prostu robiłam to na dwa sposoby. Myślę, że w przypadku aplikacji czy stron, tak jak powiedziałam, każda z tych platform, o których mówiłam, jak najbardziej ma swoje jakby takie miejsce. Do własnego archiwum w takim rozumieniu społeczności to jest taka platforma OSA. To zachęcam Państwa do jakby zapoznania się z całą jakby ideą tego narzędzia poprzez centralną bazę archiwów społecznych. W ogóle myślę, że tam jest bardzo wiele ciekawych też i takich instruktaży, i materiałów pokazujących, jak tworzyć i jakie są potrzebne narzędzia i takie działania właśnie. System OSA to jest otwarty system archiwizacji, to tak jeszcze dopowiem, więc to jest też takie narzędzie ułatwiające pracę, bo pamiętajmy też, że w rozumieniu archiwów takich, tych wielkich, no to zupełnie jakby inaczej wygląda przebieg pracy. Inna też jest, powiedziałabym, też jest sposób taki bardzo wybiórczy traktowania materiałów, a w przypadku tych archiwów społecznych tak naprawdę liczy się nasza inwencja i to, jak my chcemy opowiadać o społeczności lokalnej. Myślę, że to też jest taka ważna rzecz, aby mówić o historii lokalnej, a niekoniecznie tylko o tej historii przez duże H. Na razie. Kasia tutaj się połączy. Tak, ja się włączę, bo chciałam Ci podziękować, Marysiu, za ciekawe spotkanie i powiedzieć, że wydaje mi się, że ten temat jest wyjątkowo cenny, ponieważ to właśnie biblioteki lokalne, te najmniejsze, są jedynymi często instytucjami kultury, które mogą w ogóle, no może poza szkołą, ale nie każda szkoła ma kącik historyczny, więc to biblioteka właśnie pełni rolę takiego archiwum, do którego można przy na przykład smutnym fakcie likwidacji mieszkań, które wobec tej samotności, która teraz jest często dzieci za granicą albo brak rodziny, sprawia, że naprawdę mierzymy się z takimi tematami, prawda, co zrobić ze zdjęciami rodzinnymi czy dokumentami rodzinnymi, często bardzo, bardzo starymi i rzeczywiście pokazującymi taką los ludności cywilnej na przykład. Co z tym zrobić, żeby biblioteki i są często tak, były i często są de facto takimi miejscami, do których powinny trafić takie pamiątki, takie dokumenty, żeby je ocalić zwyczajnie od zniszczenia, prawda? Więc tutaj wydaje mi się, że to jest taka rola, o której Państwo jako bibliotekarze pamiętacie i prawda, te półki, które dotyczą zarówno publikacji na temat historii lokalnych, gazet z przeszłości czy zdjęć, w bibliotekach zwykle są. I bardzo nam zależy na tym, żeby się rozwijały i też, żeby rozwijały się też w stronę taką właśnie online'ową, prawda? Żeby było to digitalizowane, żeby był do tego łatwiejszy dostęp, żeby trafiając do takiego obiegu internetu, mogły też służyć dopełnieniu jakichś informacji, wyjaśnieniu pewnych wątpliwości, prawda, bo to jest ta gigantyczna baza wiedzy i ludzi też, prawda, którzy mogą to z czymś skojarzyć, połączyć. Wiele osób odwołuje się do miejsc, z których się wywodzi, a jest bardzo daleko, nie może sięgnąć na tą prawdziwą półkę, ale na wirtualną półkę jak najbardziej. Także tutaj ta wiedza jest niezwykle cenna i my bardzo liczymy na to, że z bibliotek też jest fajną taką okazją do tego, żeby poprosić po prostu o przenoszenie
tego typu pamiątek, materiałów, dokumentów i przypomnieć, że tutaj są mile widziane, prawda? Bibliotece są mile widziane i tutaj się spotkają z rzetelnym opracowaniem, na pewno ocaleniem, zabezpieczeniem przed zniszczeniem. Często też biblioteki wrzucają po prostu takie podarowane zdjęcia do przestrzeni mediów społecznościowych, prawda? I od razu się odzywam zawsze mnóstwo osób, które pamiętają, co to za historia, w jakich okolicznościach mogło być zrobione to zdjęcie, gdzie widać olbrzymią grupę ludzi, na przykład na centralnym skwerku i nie wiadomo, co to za uroczystość, a zawsze się, prawie zawsze się ktoś znajdzie, kto mówi, a moja babcia wspominała, że to było to i to, prawda? Więc no naprawdę, wielka rola do wykonania. Dziękujemy Ci, Mario, za takie profesjonalne opowiedzenie nam o tym. No i liczymy na to, że po Nocy Bibliotek, czy w kontekście Nocy Bibliotek też takie archiwa się w miejscach, w których jeszcze ich nie ma, się pojawią, a inne się zostaną wzbogacone. Dziękujemy za to spotkanie i... Ja również dziękuję, życzę powodzenia w odkrywaniu archiwów także swoich rodzinnych, a mam na myśli pamiątek, ponieważ pamiątki tworzą takie nasze, takie najbliższe nam archiwa, więc zachęcam do tego ćwiczenia, aby poszukać swojego najstarszego zdjęcia rodzinnego, zlokalizować, u kogo ono może być. I też poznać swoją historię lokalną. Dziękuję serdecznie za spotkanie, życzę powodzenia, no i trzymam kciuki na głównym działaniu w ramach Nocy Bibliotek. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia.